Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Devils po zwycięskim i wspaniałym pojedynku na The War 3. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy jesteście zadowolone? Jak mamy nie być zadowolone, jak wygrałyśmy, jesteśmy przeszczęśliwe. Naprawdę. Po raz drugi, Devils górą. No, na razie tak, niepokonane, zdecydowanie. Powiedzcie mi, zaskoczyły was rywalki swoim charakterem, bo no, ciężko było je położyć. Powiem tak szczerze, że wydaje nam się, że to była lepsza na pewno walka niż poprzednia. Jesteśmy tylko ciekawe, ile to trwało. Jeśli pan wie, to niech nam powie. Krótko, na to pewno. To będzie za długo. Choć, no, ostatnio była walka McGregora i trwała ponad 30 minut, więc odniesienie. Odniesienie. A to trzeba sprawdzić. Myślę, wydaje, że ta była dłuższa zdecydowanie niż poprzednia. Zaskoczyły was rywalki swoim charakterem? Nie, tego się właśnie spodziewałyśmy, co było w ringu. Okej, powiedzcie mi, czy miałyście jakąś taktykę na tą walkę, czy po prostu ogień i ogień. Cała naprzód? Ogień, wyszło w praniu. To nie da się, takie są trzy osoby, to tak. Nigdy jest, nie wiadomo, co się zdarzy, jak przeciwniczki zareagują. Lepiej nie planować tego. Idziemy na żywioł, na całość i tyle. I robimy to, co mamy zrobić i wygrałyśmy noc. Nie, no świetnie. Ale dziewczyny, jeszcze jesteście nabuzowane, ja myślę, żebyście jeszcze chętnie wyszły na drugi pojedynek, gdyby była taka możliwość. A jak? Gdzie koleżanka? Szukamy jej. Nie wiemy. Już pewnie na afterku. Dziewczyny, chciałybyście na kolejnej gali znowu zmierzyć się z inną ekipą? Tak, ale byśmy chciały chyba 4 na 4 teraz. Albo 5 na 5. A, czy już są koleżanki do składu dobrane, czyli... Mamy nawet więcej. My mamy. Także szykujcie się, 5 na 5. Albo 4 na 4. Tak. No, słyszeliście, wszyscy mamy tutaj deklarację stoczenia pojedynku. Powiedzcie mi, czy w tych grupowych pojedynkach czujecie się najlepiej? Czy na przykład chciałybyście też w indywidualnych starciach, tak jak właśnie przed chwilą zakończył się... Zdecydowanie wolę, żebym nie popełniła tego samego błędu. W drużynie walczyć. Michał cichy wie, o co chodzi. Dokładnie, pozdrawiamy. Okej, dziewczyny, powiedzcie mi jeszcze szybciutko, czekacie na jakąś walkę jeszcze teraz? 5 na 5. Tak. I czekamy na wygranych demonów. To będzie mega widowisko. No, a, czyli demony, bo chciałem zapytać. Jesteśmy za demonami. No to super, to dziewczyny, nie przeszkadzam, bardzo dziękuję i oczywiście gratulacje, bo to było... Dziękujemy bardzo. Wspaniałe zwycięstwo. Na następnej gali.